123 posiedzenie Komisji do Spraw Petycji. W projekcie porządku tego posiedzenia mamy 10 punktów. Punkty zostały przekazane paniom i panom posłom. Projekt porządku posiedzenia został przekazany. Czy do projektu porządku posiedzenia są uwagi? Nie słyszę. Stwierdzam zatem, że porządek posiedzenia został przyjęty. Proponuję jednak pewną zmianę co do kolejności. Tu na prośbę pana dyrektora z Ministerstwa Polityki Społecznej, aby punkt 9 dotyczący petycji w sprawie zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej rozpatrzeć na początku, aby nie było, aby pan dyrektor mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, które też de facto dotyczy tej sprawy. Czy taka zmiana jest akceptowana przez komisję? Nie słyszę uwag, zatem stwierdzam, iż komisja zaakceptowała tę propozycję. Zatem przystępujemy do realizacji porządku posiedzenia i właśnie ten punkt 9, który rozpatrzymy na początku, to jest petycja, której przedstawienie przypadło mi. Petycję złożył pan Krzysztof Śnioszek, który potwierdził, że akceptuje ujawnienie jego imienia i nazwiska, i złożył petycję, w której postuluje, by w ustawie z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dodać w artykule 25 w ustępie 2 w punkcie 1 literę C w brzmieniu: na dowolnym kierunku z przygotowaniem pedagogicznym i udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. W uzasadnieniu wnoszący petycję wskazuje, iż potrzebna jest zmiana uelastyczniająca określone w ustawie wymagania dla osób, które miałyby pełnić funkcję kierownika placówki wsparcia dziennego. Jako zasadniczy argument wskazuje, iż ze swego doświadczenia ponad 30 lat pracy w sektorze pozarządowym widzi, że organizacje pozarządowe prowadzące tego typu placówki nie jest w stanie zaoferować wystarczająco atrakcyjnych warunków płacowych i dlatego znalezienie osób spełniających jednak dość ściśle, żeby nie powiedzieć wąsko określone kryteria, natrafia na trudności, i to powoduje oczywiście problem w funkcjonowaniu takich placówek i grozi ograniczeniem dostępu do tego typu placówek wsparcia dziennego. Ekspert Biura Analiz Sejmowych potwierdza, iż petycja spełnia wymogi ustawowe i jest właściwie zaadresowana do Sejmu. We wnioskach zaś ekspert podkreśla, że w pracach Sejmu znajduje się rządowy projekt zmiany ustawy zawierający między innymi zmianę częściowo pokrywającą się z postulatem wnoszącego petycję, a pierwsze czytanie tego projektu odbyło się na 59. posiedzeniu Sejmu 21 lipca tego roku i projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To tyle co do samej petycji. Chciałbym prosić pana dyrektora o przedstawienie stanowiska co do tego postulatu, bo tak jak rozmawialiśmy przed posiedzeniem komisji, to jest rozstrzygające dla sposobu, dla rozstrzygnięcia przez komisję. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna komisjo. Oczywiście w przekonaniu ministra rodziny i polityki społecznej jest to postulat jak najbardziej słuszny. Znalazł on się również w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Z tym, że my proponujemy dodanie też litery C w brzmieniu: na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. A więc jest to dość zbieżne z petycją, z tym, że nie wymagamy tego dodatkowego 5-letniego okresu stażu. Uważamy, że może być to każdy nauczyciel, który ma przygotowanie pedagogiczne. W związku z tym, że projekt jest już procedowany i dzisiaj jest też rozpatrywany przez Komisję do Spraw Rodziny, wnioskujemy o przekazanie tej sprawy do tamtej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?
nie słyszę. Ja tu podobnie jak rekomenduje pan dyrektor, chciałbym zarekomendować, by komisja uznała, że wobec prac nad tym projektem jakby nasze dalsze prace są nieuzasadnione, zatem byśmy przekazali petycję wraz z opinią Biura Analiz Sejmowych do Komisji do Spraw Polityki Społecznej i Rodziny. Czy wobec takiej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja postanowiła przekazać petycję do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, uznając, iż postulat jest realizowany w toku prac nad nowelizacją ustawy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do kolejnego punktu. Bardzo proszę przedstawiciela ministra sprawiedliwości o przedstawienie odpowiedzi na dezyderat numer 217, który komisja skierowała do prezesa Rady Ministrów w sprawie aktualizacji odwołań w przepisach niektórych ustaw. Teraz mi słychać. Artur Jaworski, Ministerstwo Sprawiedliwości. My odnosimy się negatywnie do zaproponowanej zmiany. Uważamy, że przepis ten powinien zostać w takim brzmieniu, w jakim aktualnie jest. Przepis wszedł w życie jeszcze przed wyjściem rozporządzenia RODO, w związku z czym w tamtym momencie jeszcze nie było konieczności doprecyzowania go zgodnie z rozporządzeniem, natomiast funkcjonuje on aktualnie, więc nie dostrzegamy potrzeby zmiany. Lakonicznie pan to nam wyjaśnia. Petycję referował pan poseł Grzegorz Wojciechowski. Bardzo proszę o pana stanowisko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisjo. No, wydaje mi się, że jest tutaj jednak pewna rozbieżność i ten przepis stracił pewną swoją aktualność. I wydaje mi się, że przy jakiejś aktualizacji postulaty zawarte w petycji powinny zostać spełnione. Jednak w tym momencie wobec stanowiska ministerstwa proponuję przyjąć tę odpowiedź. Dziękuję, panie pośle. Natomiast tu pan Krzysztof Paterna, stały doradca, wskazuje, że niezrozumiałe jest w jego ocenie stanowisko ministra sprawiedliwości, bo w artykule 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa znajduje się odesłanie do nieobowiązującej ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W tej sytuacji odpowiedź ministra sprawiedliwości nie zawiera racjonalnych argumentów, dlaczego na przykład przy nowelizacji tej ustawy zmiana postulowana w punkcie 3 petycji nie mogłaby zostać wprowadzona. Czy naprawdę to jest jakoś skomplikowane, karkołomne? Przecież nie naciskamy, żeby to stało się natychmiast, ale potem z takich sytuacji rodzi się chaos, zamęt i... Panie dyrektorze. Pod względem organizacyjnym też nie ma sensu, żeby tworzyć osobną ustawę dla jednego przepisu. Natomiast oczywiście pozostawiamy to woli komisji. Ale my nie postulujemy odrębnej ustawy dla zmiany tego jednego przepisu. Wprowadzacie państwo często całe pakiety ustaw. Często w tych ustawach znajdują się regulacje dotyczące zupełnie innych sfer niż tytuł, niż wydawałoby się uzasadnienie. No więc czemu przy takich szerszych nowelizacjach nie można uwzględnić takiej sprawy? To jest niezrozumiałe. Pozostawiamy to woli komisji. Jeśli komisja będzie chciała, może wystąpić oczywiście z taką ustawą, natomiast nasze stanowisko jest negatywne na obecną. Panie pośle, to ja proponuję, aby uznać odpowiedź za niewystarczającą i jednak powtórzyć nasze argumenty, bo wydaje się, że to jest jakby sprawa stosunkowo prosta, nieskomplikowana i naprawdę chodzi o to, żeby ograniczać chaos, zamęt, a nie jakby spokojnie przyjmować
że no jest jak jest i niech tak będzie. Panie pośle. Dziękuję bardzo. No, też ta dodatkowa odpowiedź też trochę mnie zaskoczyła, bo może nie tyle z treści, co z ducha tego pisma, które tutaj mam przed sobą, nie wynika, że minister sprawiedliwości jest przeciwny, ja zrozumiałem, że jest przeciwny w tym momencie jako odrębnej ustawy. Natomiast zrozumiałem, że ta kwestia jest znana i ona będzie w najbliższej przyszłości uzupełniona. Natomiast no teraz wynika, jakby ministerstwo było za tym, żeby ten pusty odnośnik utrzymał się w dalszym ciągu w ustawie. Dziękuję bardzo. Na to warto proszę, zwrócić uwagę. Proszę o też odpowiedź. No, czy jednak ministerstwo przewiduje jakieś działania dotyczące tego przepisu? No. Proponuję, byśmy ponowili dezyderat do prezesa Rady Ministrów, bo tak był kierowany pierwotnie. A teraz się dowiadujemy, że to nie ten minister, może inna komisja, może ktoś inny. I dlatego w moim przekonaniu to właśnie od premiera powinien pójść jasna decyzja, kto powinien się tymi sprawami zająć, podobnie jak z tą ustawą o działalności leczniczej. No właśnie, bo tak to będziemy rzeczywiście no, bezradni przy sprawie, która wydaje się i prosta, i oczywista. Pani przewodnicząca Augustyn, bardzo proszę. Ja chciałam właśnie zaapelować dokładnie o to samo, żebyśmy jednak uznali, że ta odpowiedź jest niewystarczająca, choćby ze względu na szacunek dla autora petycji. Czy nie możemy autorowi petycji powiedzieć nie, bo nie, bo ministerstwo nie podziela takiego poglądu. Okej, ale poprośmy w takim razie, niech ministerstwo będzie uprzejme uargumentować, dlaczego choćby tyle autorowi petycji naprawdę się należy. Szanowni Państwo, rekomenduję zatem uznanie odpowiedzi na dezyderat za niewystarczającą i ponowienie wystąpienia do prezesa Rady Ministrów. Tak, panie sekretarzu? Uzupełnienie odpowiedzi. Czy wobec takiej rekomendacji jest akceptacja komisji? Nie słyszę uwag, zatem stwierdzam, iż... Tak, pan poseł Wojciech, przepraszam. Proszę bardzo. Przepraszam bardzo. W takim razie prosiłbym, żeby była informacja, że tutaj jest odpowiedź ministra sprawiedliwości, natomiast nie ma powołania się na, że upoważnienie chociażby ministra sprawiedliwości, czy jakiś inny akt, który powodowałby, że tą odpowiedź by należało traktować jako odpowiedź ministra sprawiedliwości, premiera. Wniosek o uzupełnienie będzie oczywiście przede wszystkim uzgadniany z panem posłem jako referującym petycję. Tak? Czy zatem są dalsze uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja uznała odpowiedź na dezyderat numer 217 za niewystarczającą i postanowiła wystąpić o uzupełnienie do prezesa Rady Ministrów. W drugim punkcie ponownie proszę przedstawiciela ministra sprawiedliwości o przedstawienie odpowiedzi, tym razem na dezyderat numer 220 w sprawie terminów rozpatrywania przez sądy spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej. Bardzo proszę, to kto z Państwa? Tak, ponownie pan, proszę bardzo. Jeśli chodzi o ten dezyderat, również nie dostrzegamy potrzeby wprowadzenia tutaj zmiany, tym bardziej, iż aktualnie ustawa o dostępie do informacji publicznej zawiera stosowny przepis. Wnioskodawca chciałby, aby sprawy sądowo-administracyjne w zakresie informacji publicznej były rozpatrywane w ciągu 3 miesięcy. Aktualnie przepis przewiduje 30 dni. Dziękuję. Petycję referował pan poseł Marcin Duszek. Nasz stały doradca, pan Krzysztof Pater,
stwierdza, iż odpowiedź jest wyczerpująca i potwierdza stanowisko przedstawiane przy rozpatrywaniu petycji, gdyż budowanie systemu sądowego z wykazem rodzaju spraw, które byłyby uprzywilejowane, a więc podlegałyby szybszemu rozpatrywaniu, byłoby działaniem szkodliwym dla systemu sądowego w ocenie pana Krzysztofa Patera. W ten sposób ustawodawca de facto decydowałby, kto ma czekać dłużej, a kto krócej na rozpatrzenie swojej sprawy, bo im większy katalog spraw uprzywilejowanych, tym dłuższe czekanie przez innych. Dlatego pan Krzysztof Pater rekomenduje przyjęcie odpowiedzi. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Czy wobec rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła odpowiedź ministra sprawiedliwości na decyzję nr 220. W kolejnym punkcie ponownie proszę przedstawiciela ministra sprawiedliwości o przedstawienie odpowiedzi na dezyderat nr 222 w sprawie zmiany artykułu 138 oraz 157 ust. 1 kodeksu wykroczeń. Kto z państwa? Proszę bardzo, pani, proszę. Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowna... Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowna komisjo, szanowni państwo. Podtrzymuję stanowisko wyrażone przez ministra sprawiedliwości w zakresie odpowiedzi na dezyderat nr 222 dotyczący zmiany powołanych przepisów, to jest artykuł 138 i artykuł 157 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Przedstawione w tym dezyderacie postulaty petycji dotyczyły dwóch kwestii. Po pierwsze, dodania w artykule 138 nowego paragrafu drugiego w brzmieniu tej samej karze podlega osoba określona w paragrafie pierwszym, która stosuje dyskryminację przy świadczeniu usług z jakiegokolwiek powodu. I po drugie, zastąpienia wyrazu lub wyrazem albo w sankcji przewidzianej za wykroczenie określone w artykule 157 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Odnosząc się w pierwszej kolejności do proponowanej zmiany artykułu 138 kodeksu wykroczeń polegającej na spenalizowaniu stosowania dyskryminacji przy świadczeniu jakiejkolwiek usługi, która by podlegała właśnie sankcjom z kodeksu wykroczeń, postulat ten należy uznać jako nieuzasadniony. Podkreślenia wymaga przede wszystkim to, że posługiwanie się pojęciem dyskryminacji jest o tyleż pojemne, co jako znamię czynu zabronionego, na tyle nieostre, że nasuwałoby ogromne problemy interpretacyjne. Znamie wykroczenia w postaci dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu obejmowałoby tak szeroki zakres pojęciowy, że definiowanie w oparciu o nie nowego typu czynu zabronionego mogłoby zostać uznane za naruszenie funkcji gwarancyjnej prawa karnego, która wyznacza dla każdego obywatela granice dopuszczalnych zachowań, określając jednocześnie w sposób maksymalnie precyzyjny czyny zabronione pod groźbą kary. Postulat w zakresie zmiany artykułu 138 nie spełniałby tych wymogów. Ponadto, jak już też wskazano przez autora petycji, artykuł 138 kodeksu wykroczeń był przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i częściowo został uznany za niezgodny z artykułem 2 Konstytucji. W wyroku swym Trybunał Konstytucyjny, jest to wyrok z 26 czerwca 2019 roku, Trybunał Konstytucyjny uznał artykuł 138 kodeksu wykroczeń za niezgodny z konstytucją i przepis ten w części właśnie określającej umyślne, bez uzasadnionej przyczyny odmówienie świadczenia, do którego świadczeniodawca jest zobowiązany. Przepis ten utracił moc z dniem 4 lipca 2019 roku. Trybunał Konstytucyjny w wywodach w uzasadnieniu podniósł, że przepis ten nie chronił interesów konsumentów, nie chronił również interesów niematerialnych konsumentów i nie przeciwdziałał dyskryminacji, w związku z czym uznał, że ochrona majątkowa i niemajątkowa może być realizowana metodami mniej ingerującymi w konstytucyjne prawa i wolności osób świadczących usługi. Do tych narzędzi Trybunał Konstytucyjny zaliczył przede wszystkim regulacje prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
W związku z tym przedłożony w petycji postulat zmiany poprzez dodanie nowej regulacji w artykule 138 Kodeksu Wykroczeń wydaje się, że jest sprzeczny z powołanym wyrokiem, jak również ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego i stanowić może próbę wprowadzenia do porządku prawnego takiej regulacji, której zakres stosowania z dniem 4 lipca 2019 roku utracił moc. W związku z tym ocena Ministerstwa Sprawiedliwości jest negatywna względem tego postulatu. Jeśli chodzi o postulat dotyczący zamiany właśnie opisu sankcji przewidzianej za artykuł 157 Kodeksu Wykroczeń, zasługuje on na akceptację i zostanie wzięty pod uwagę przy najbliższej kompleksowej nowelizacji ustawy Kodeks Wykroczeń. Jednocześnie chciałabym tutaj wskazać, że Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie prośby o przedstawienie analizy stosowania obu przepisów Kodeksu Wykroczeń nie prowadzi takich analiz, nie posiada danych spełniających prośbę wyrażoną w dezyderacie, w związku z tym nie jest w stanie przedstawić w takim zakresie odpowiedzi na przedstawioną prośbę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy zechciałaby się pani przedstawić, bo to do protokołu. Przepraszam najmocniej. Prokurator Bożena Radziszewska, Departament Legislacyjny Prawa Karnego, Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Proszę panią, to tylko chciałem dopytać, czy ta zmiana dotycząca artykułu 157 paragraf 1 będzie zainicjowana przez ministerstwo, tak? Będzie to pani mówiła o tej kompleksowej nowelizacji. Tak, przy najbliższej kompleksowej nowelizacji Kodeksu Wykroczeń. Czyli ministerstwo deklaruje, że podjęcie tej inicjatywy, tak? Dziękuję bardzo. Petycję referowała pani przewodnicząca Anna Pieczarka. Pani przewodnicząca rekomenduje przyjęcie odpowiedzi. Czy ktoś z państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na dezyderat numer 222. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. I ponownie proszę przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości o przedstawienie odpowiedzi, tym razem na dezyderat numer 245, skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany artykułu 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Kto z państwa? Pan. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Posłowie, nazywam się Dariusz Cieślik, jestem sędzią w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Petycja złożona do Sejmu dotyczy dosyć wrażliwej, delikatnej kwestii, a mianowicie dotyczącej małżeństwa i jego rozwiązania. Petycja składa postulat, aby ewentualnie małżonkowie, którzy nie posiadają małoletnich dzieci, mogli ten związek rozwiązywać na przykład w Urzędzie Stanu Cywilnego lub u notariusza poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w tym zakresie. W swojej odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości podkreślało tą wrażliwość tej instytucji i jej ochronę zgodnie z Konstytucją z artykułem 18. Ta specyfika i chęć utrwalania związku małżeńskiego również przejawia się w tym, że to wyłącznie sądom obecnie powierzono badanie przesłanek rozwodowych oraz legitymację do wszczęcia postępowania rozwodowego pozostawiono wyłącznie małżonkom. W związku z tym sądy z urzędu takiego postępowania prowadzić nie mogą. Sam artykuł 56 i przesłanki rozwodu można podzielić na dwie, na te pozytywne i negatywne. Tą przesłanką pozytywną orzeczenia rozwodu no to jest stwierdzenie trwałego rozkładu pożycia, natomiast do tych negatywnych, które uniemożliwiają orzeczenie rozwodu i wymagają oceny w tym zakresie w związku z tym sądu, no dotyczą przede wszystkim winy rozkładu pożycia małżeńskiego, skutków rozwodu na małoletnie dzieci oraz ewentualnie orzeczenie rozwodu, który byłby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Te wszystkie okoliczności zostały poddane przez ustawodawcę ocenie
sądu. W związku z tym wątpliwości ministerstwa budzi właśnie między innymi, czy takie rozwiązanie byłoby zgodne z artykułem 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności pozbawia to bowiem możliwości oceny podstaw orzeczenia rozwodu, w tym na przykład ustalenia, czy rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Nie można również wykluczyć sytuacji, w których mogłoby dochodzić, że to oświadczenie woli, czyli zgody na rozwiązanie małżeństwa, mogłoby na przykład być wyrażone przez stronę słabszą ekonomicznie, czy psychicznie, czy ewentualnie poddaną różnego rodzaju innej presji, nawet i również z zakresu ewentualnego znęcania się nad partnerem. I w związku z tym mogłoby dochodzić do złożenia go z pokrzywdzeniem tej osoby. W związku z tym uważamy, że mimo wszystko te przesłanki i pozytywne, i negatywne powinny nadal podlegać ocenie sądu. Jeśli chodzi o samą statystykę i ewentualną argumentację dotyczącą zmiany i zmniejszenia kognicji sądu w tym zakresie, w odpowiedzi wskazaliśmy, że w roku 2021 do sądów wpłynęło około 78 247 spraw rozwodowych. Sądy w tym czasie, czyli w roku 2021, załatwiły tych spraw 79 958. Chodziło również o sprawy zaległe z roku poprzedniego. W związku z tym, jak widać, ten wpływ w zakresie spraw rozwodowych jest przez sądy okręgowe opanowany. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Referowałem petycję. Chciałbym przede wszystkim podziękować za bardzo wyczerpującą, bardzo rozbudowaną i przedstawiającą wiele istotnych elementów odpowiedź. Również podzielam argumenty przedstawione przez pana sędziego, że to byłoby bardzo ryzykowne posunięcie, umożliwienie rozwodu w trybie oświadczenia, bo strona słabsza, czy to słabsza ekonomicznie, czy słabsza emocjonalnie, mogłaby ulegać różnego rodzaju presjom i niekoniecznie to byłyby warunki, które uzasadniałyby rozwiązanie małżeństwa, bo przecież to jest oświadczenie, które pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. I także uważam, że ta argumentacja i konkluzja jest przekonująca. A zatem z mojej strony jest rekomendacja, by przyjąć odpowiedź przedstawioną przez ministra sprawiedliwości na dezyderat numer 245. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła odpowiedź. Bardzo dziękuję panu sędziemu. I w kolejnym punkcie mamy ponownie odpowiedź ministra sprawiedliwości, tym razem na dezyderat numer 247 w sprawie warunków zatrudnienia uczestników aplikacji prawniczych. Kto z państwa przedstawi odpowiedź? Pani, bardzo proszę. Magdalena Szymańska, zastępca dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych. Szanowny panie przewodniczący, szanowna komisja, szanowni państwo. Minister sprawiedliwości w odpowiedzi na dezyderat 247 podkreślił, że opisane w petycji działania związane z niegodnym wynagrodzeniem aplikantów czy wykorzystywanie sytuacji zależnej aplikanta od swojego patrona uznać należy za nielicujące z godnością zawodu. Zasługują takie postępowania na potępienie i powinny być nie tylko moralnie nagannie oceniane, ale również w aspekcie formalnie w aspekcie karnym. Natomiast minister zwrócił uwagę na odmienności w zakresie odbywania aplikacji adwokackiej i radcowskiej od aplikacji w szczególności notarialnej i komorniczej, bowiem w przypadku aplikacji komorniczej istnieje ustawowy obowiązek zatrudniania aplikantów, a zatem każdy aplikant, który odbywa aplikację komorniczą, jest zatrudniony u swojego patrona. W przypadku aplikacji notarialnej ustawa stanowi o tym, że aplikant może być zatrudniony przez swojego patrona notariusza lub zatrudniony przez Radę Izby Notarialnej, bądź też ustawa dopuszcza formę tak zwaną pozaetatową. Jakkolwiek z danych,
których jesteśmy w posiadaniu, wynika, że większość aplikantów notarialnych, znaczna większość, odbywa aplikację notarialną przez zatrudnienie u swojego patrona. Inaczej trochę sytuacja wygląda w przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej, również z uwagi na masowość tych aplikacji i znacznie większą liczbę osób odbywających aplikację adwokacką i radcowską od aplikacji komorniczej i notarialnej. W przypadku aplikacji adwokackiej ustawa mówi o tym, że aplikant może być zatrudniony przez swojego patrona. Ustawa o radcach prawnych tego nie mówi, jakkolwiek ustawy również nie regulują kwestii związanych z zatrudnianiem aplikantów. Natomiast odmienność w przypadku odbywania tych aplikacji nie wpływa na w zasadzie jednolite bądź podobne rozwiązania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo w przypadku wszystkich zawodów w tych ustawach przepisy dyscyplinarne są podobne i pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących zawody za postępowanie sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami etyki lub godnością zawodu i za naruszenie swych obowiązków zawodowych. I to są przepisy, które w ocenie ministra pozwalają już dzisiaj w aktualnie obowiązujących przepisach na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej patronów, którzy w niegodziwy sposób traktują aplikantów, niegodziwie ich wynagradzają bądź nie wynagradzają za wykonywaną pracę. Niezależnie od powyższego, minister dostrzega wagę problemu poruszonego w postulacie i wystąpił do samorządu, do Naczelnej Rady Adwokackiej i do Krajowej Rady Radców Prawnych o ocenę sytuacji aplikantów i minister zwrócił się o przedstawienie danych statystycznych i zbadanie, czy taki problem występuje. W odpowiedzi udzielonej przez samorządy, jakkolwiek chciałam podkreślić, że te odpowiedzi wpłynęły dość późno, bo w drugiej połowie sierpnia samorząd adwokacki udzielił odpowiedzi, a w dniu wczorajszym wpłynęło stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych do ministra. Z tych odpowiedzi wynika, że skala problemu w zasadzie jest minimalna. W przypadku aplikacji adwokackiej, o ile taki problem istnieje, to w dwóch przypadkach, w dwóch izbach prowadzone były postępowania za podobne naruszenia. Natomiast Krajowa Rada Radców Prawnych wskazała, że żadna skarga do izb na takie naruszenia w stosunku do aplikantów nie wpłynęły. Minister nie jest do końca zadowolony z odpowiedzi, bo nie otrzymał danych statystycznych i w tej chwili jest przygotowane jeszcze pismo o uzupełnienie odpowiedzi samorządów i przedstawienie bliższych danych statystycznych, w szczególności co do liczby aplikantów, którzy są zatrudnieni, bądź na podstawie umowy o pracę, bądź w innych formach. I ta ocena skali problemu jest kluczowa do podjęcia dalszych decyzji co do prowadzenia ewentualnych prac legislacyjnych. Dziękuję pani dyrektor. Petycję referował pan poseł Grzegorz Wojciechowski. Bardzo proszę o pana stanowisko. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, wysoka komisja, szanowni państwo. Może tak zacznę od końca. Niewątpliwie ten ostatni akapit pisma moim zdaniem jest bardzo ważny i bardzo ciekawe mogą być dane. Jeżeli chodzi o skargi składane przez aplikantów, a więc osób uzależnionych od swojego patrona, czy kancelarii, czy coś, no trudno oczekiwać, że będą takie skargi składane. Nawet jestem trochę zaskoczony, że były dwie. Więc to jakieś bardzo odważne dwie osoby się znalazły. I myślę, że problem mimo wszystko prawdopodobnie istnieje. No, należy też zwrócić uwagę, jakie są relacje takie, te rzeczywiste między aplikantem a patronem. Otóż no, ten patron wychowuje sobie konkurenta na rynku, więc dopóki może, to stara mu się tam bardzo często, nie twierdzę, że tych przypadków jest dużo, ale bardzo często może taka pokusa tutaj istnieć.
Wydaje mi się, że ta odpowiedź w tym momencie jest no, satysfakcjonująca. Natomiast jestem bardzo ciekaw tej odpowiedzi, która właśnie wynika z tego ostatniego akapitu. I pewnie, ponieważ tych petycji wpływa trochę dotyczących adwokatów, aplikantów, gdyby ministerstwo po otrzymaniu tych informacji przekazało taką informację do komisji petycji, wszyscy byśmy na tym, myślę, skorzystali z tej wiedzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor, rozumiem, deklaruje, że jak ta odpowiedź wpłynie, to zostanie nam przekazana. W tej sytuacji przyjmujemy odpowiedź, tak? A pan przewodniczący Bochenek, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Korzystając z okazji tej obecności pani dyrektor, chciałem zapytać, bo też moje pytanie będzie dotyczyło po części warunków odbywania aplikacji prawniczych i korporacji prawniczych, czy i właśnie na tym chciałbym się skupić. Troszkę odchodząc od samej petycji, samego dezyderatu, tak z czystej ciekawości chciałem zapytać, czy w murach Ministerstwa Sprawiedliwości toczą się jakiekolwiek prace związane z demonopolizacją całej struktury, jeżeli chodzi o izby prawnicze i urynkowieniem jakby całej struktury w Polsce. Chodzi mi generalnie o to, aby wprowadzić taki model, jak funkcjonuje w wielu krajach zachodniej Europy, również w Stanach, iż może być kilka na przykład korporacji prawniczych adwokackich, kilka korporacji radcowskich. Czy w ogóle są takie pomysły i czy trwają jakiekolwiek prace w tym kierunku? Pani dyrektor, proszę. Nie jestem upoważniona do odpowiedzi na temat toczących się prac legislacyjnych. W naszym departamencie na razie takie prace nie istnieją, aczkolwiek gdzieś ten temat krąży. Na tyle mogę odpowiedzieć. To myślę, że bardzo... na inną okazję, panie przewodniczący. Okay. Nie, ale bardzo dziękuję, bo to myślę, że ważny temat i myślę, że to przyczyniłoby się również do poprawy jakości kształcenia aplikantów na aplikacji. To ważny okres w życiu każdego przyszłego adwokata, radcy i notariusza. Dziękuję. Dziękuję. Czy wobec rekomendacji, by przyjąć odpowiedź ministra sprawiedliwości na dezyderat numer 247, są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja przyjęła odpowiedź. Dziękujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo proszę pana posła Roberta Warwasa o przedstawienie petycji w sprawie zmian w ustawie z 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie trybu wyodrębnienia rodzinnego ogrodu działkowego z Polskiego Związku Działkowców. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, szanowni państwo. Przedmiotem petycji jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu doprowadzenie do zmiany ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych poprzez w artykule 70 ustęp 2 dodanie punktu pierwszego, który mówi, że zebrania sektorowe i konferencja delegatów są równoznaczne z zebraniami działkowców, oraz wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym z chwilą podjęcia procedury wyjściowej z Polskiego Związku Działkowców nie można zawieszać, odwoływać zarządów, które podjęły takie procedury, oraz wprowadzenie do ustawy możliwości odwołania się do sądu w przypadku odwołania zarządu ogrodu lub poszczególnych członków zarządu. Petycja mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu oraz spełnia wszelkie wymogi formalne. Zdaniem wnioskodawcy petycji zawarta w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych część o wyodrębnieniu się ogrodu ze struktur Polskiego Związku Działkowców czyni ustawę nieprzejrzystą. Wskazuje się, że najwyższą władzą w rodzinnych ogrodach działkowych jest walne zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze, a w ogrodach powyżej 300 członków konferencja delegatów wybranych w sektorach, lecz kiedy mowa o wyodrębnieniu, to ten przepis wobec tej drugiej sytuacji jest interpretowany jako wyodrębnienie ogrodu z Polskiego Związku Działkowców i podlega prawu większości wszystkich działkowców. Przedstawiony przepis powoduje, że w wielu rodzinnych ogrodach działkowych powołane są władze komisaryczne,
które zdaniem wnioskodawcy mają na celu uniemożliwienie przeprowadzenia procedury wyodrębnienia. W konsekwencji autor petycji proponuje wprowadzenie okresu 1 roku na wypowiedzenie się przez rodzinne ogrody działkowe, czy chcą pozostać nadal w strukturach Polskiego Związku Działkowców, czy też powołać własną strukturę zarządzającą. Reasumując, jak wskazuje Biuro Analiz Sejmowych, poruszane przez wnioskodawcę petycji problemy praktyczne dotyczące trybu wyodrębnienia się rodzinnych ogrodów działkowych ze struktur Polskiego Związku Działkowców zdają się potwierdzać wysuwane w doktrynie prawa zastrzeżenia, w których krytycznie ocenia się faktyczne ustalenia w przepisach obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dominującej pozycji Polskiego Związku Działkowców względem innych stowarzyszeń ogrodowych, a tym samym poddaje się wątpliwość, czy ustawodawca prawidłowo wykonał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 lipca 2012 roku, sygnatura K8/10, w którym to zakwestionowano konstytucyjność wcześniej obowiązujących przepisów ustanawiających monopol Polskiego Związku Działkowców w zakresie prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan, bardzo proszę. Filip Serkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki i Nieruchomościami w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo. Resort oczywiście zdaje sobie sprawę z pewnych problemów praktycznych związanych z wyodrębnianiem rodzinnych ogrodów działkowych. Natomiast to jakby nie jest źródłem tych problemów, nie jest dysfunkcjonalność obowiązujących przepisów, natomiast często są to nieuprawnione działania stowarzyszeń ogrodowych. I wydaje się, że te rozwiązania, które zostały zaproponowane w petycji, nie są środkiem do tego, aby te problemy jednoznacznie rozwiązać. Odnosząc się do pierwszego z tych postulatów, który ingeruje w kwestie związane z zebraniami sektorowymi i konferencją delegatów, to również za Biurem Analiz Sejmowych chcę zwrócić uwagę, że te dwie instytucje, czyli zebrania sektorowe i konferencje delegatów, nie są pojęciami, które znajdują umocowanie w ustawie. Są to pojęcia, które znajdują swoje źródło w przepisach statutu Polskiego Związku Działkowców, więc wydaje się zupełnie niedopuszczalnym wprowadzanie reguł statutowych do ustawy, która daje stowarzyszeniom ogrodowym pewną autonomię, pewną dyskrecję w zakresie organizowania swojego wewnętrznego ustroju i organizacji. Przechodząc do drugiego postulatu, którego ideą jest brak możliwości zawieszania lub odwoływania zarządów, które wszczęły procedurę wyodrębniania się z Polskiego Związku Działkowców, no, należałoby zwrócić też uwagę na pewną obosieczność tego rozwiązania, ponieważ paradoksalnie mogłoby to prowadzić do zupełnie niepożądanego skutku, jakim byłoby legalizowanie działań nie do końca zgodnych z obowiązującymi przepisami, a jakby konsekwencją przyznania takiego immunitetu byłoby oczywiście wszczynanie tej procedury wyodrębnieniowej tylko i wyłącznie po to, aby nie dopuścić do rozwiązywania zarządów rodzinnych ogrodów działkowych. To jest oczywiście jedna z potencjalnych konsekwencji, ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest daleko idąca ingerencja w dyskrecję stowarzyszeń ogrodowych. I wreszcie trzecia kwestia związana z dodaniem możliwości w ustawie odwołania od decyzji, w szczególności w zakresie odwoływania zarządów rodzinnych ogrodów działkowych lub ich członków. To też wydaje się, że jest to ingerencja w kwestie, które są ściśle związane z ustrojem stowarzyszeń ogrodowych. To jest jakby pierwszy aspekt. A drugi, to też należałoby zwrócić uwagę na to, że są to rozwiązania, mówię o tych rozwiązaniach, które gwarantują możliwość zaskarżania określonych decyzji podejmowanych przez struktury stowarzyszeń ogrodowych. Byłaby to taka sytuacja, w której te rozwiązania, które są generalnie dedykowane działkowcom, nagle zostałyby rozciągnięte również na organy stowarzyszeń ogrodowych. I niewątpliwie nie współgrałoby to z systemową rolą ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych. Natomiast chciałbym również zwrócić uwagę na to, że już na gruncie obowiązujących przepisów istnieje możliwość kontrolowania działań, właśnie takich potencjalnie nieuprawnionych działań stowarzyszeń ogrodowych. I taką jurysdykcję w tym zakresie sprawują organy nadzorujące stowarzyszenia. W przypadku Polskiego Związku Działkowców, który został tutaj wskazany jako ten podmiot uprzywilejowany, taki nadzór sprawuje starosta właściwy ze względu na miejsce położenia siedziby. Jest to prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, więc już w granicach, w reżimie obowiązujących przepisów, tu mam na myśli ustawę Prawo o stowarzyszeniach, istnieje możliwość skutecznego i efektywnego realizowania tych zadań, które postuluje, których rozwiązanie postuluje autor petycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie dyrektorze. Ekspert Biura Analiz Sejmowych wskazuje na wciąż powracające zastrzeżenia dotyczące uprzywilejowanej pozycji Polskiego Związku Działkowców. Jednak bojkotowanie czy obstrukcje przy próbach wyłączenia z tych struktur, a więc na ile te dzisiejsze przepisy są wystarczające, by chronić tych, którzy jednak chcą się wyłączyć, nie mają żadnych intencji ponad to, by być samodzielnym ogrodem. Podobnie nasz ekspert, pan Krzysztof Pater, wskazuje, że ten problem istnieje, ten problem jest realny i że te ramy dla funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych budzą wątpliwości i faktycznie nie zapewniają możliwości realizacji demokratycznych procesów zbieżnych z treścią petycji. Wydaje się zatem, że potrzebne jest to, by przemyśleć te dzisiejsze regulacje i szukać rozwiązań, które by sprzyjały demokratyzacji tych procesów. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy pan poseł referent chciałby to... Tak, tak. Panie Przewodniczący, podsumować i konkluzję. Tak, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, Szanowni Państwo, no również podzielam taki pogląd, że tutaj jest problem z wydzielaniem i ze struktur Polskiego Związku Działkowców i tutaj jakby też podzielając opinię Biura Analiz Sejmowych, tutaj bym rekomendował skierowanie przez Komisję do Spraw Petycji właśnie do Zdratu, do Ministerstwa właśnie w celu dokonania takich prac analitycznych właśnie przegląd tych wszystkich przepisów o rodzinnych ogrodach działkowych, zarówno w zakresie opuszczenia struktur Polskiego Związku Działkowców przez rodzinne ogrody działkowe, jak i pod kątem oceny aktualnego statutu Polskiego Związku Działkowców. Dziękuję. Dziękuję. Panie pośle, tylko chciałbym doprecyzować, bo ekspert BAS-u wskazuje na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pan jest z Ministerstwa Rozwoju. Który tu minister byłby właściwy? Bo przyznam, że nie mam tu też jasności. Czy to jest w państwa gestii, Ministerstwa Rozwoju, panie dyrektorze? Panie przewodniczący, w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami rzeczywiście resort spraw wewnętrznych i administracji, natomiast my jesteśmy jako resort rozwoju i technologii gospodarzami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, które określają między innymi procedurę wyodrębniania ze stowarzyszeń ogrodowych. To myślę, że jednak tu do Ministerstwa Rozwoju, tak. Co do tej konkretnej organizacji, a przecież chodzi o właśnie relacje tych wydzielających się wobec tej organizacji, czyli do Ministerstwa Rozwoju, tak? Czy wobec takiej rekomendacji, by skierować dezyderat do Ministra Rozwoju są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż Komisja podjęła taką decyzję i będzie to też czas dla państwa, by te wszystkie argumenty przedstawić w jednolitej, pełnej, kompleksowej formie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo proszę pana przewodniczącego Jacka Świata o przedstawienie petycji w sprawie zmiany w ustawie z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie artykułu 26hb ustęp 1. Szanowni państwo, przed nami petycja złożona przez pana Marcina Karlika, który oczywiście zgodził się na upublicznienie swoich danych.
Dotyczy zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, o którym już pan przewodniczący powiedział. A rzecz w tym, obecnie można odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni utworzony dla zabytku będącego wpisanego do ewidencji zabytków. Autor proponuje, by odliczać także od podstawy opodatkowania zaliczki na rzecz wspólnoty lub spółdzielni na remont zabytku wpisanego do rejestru, a więc wpłaty niekoniecznie wpłacane na wyodrębniony fundusz remontowy. Autor uzasadnia to brakiem precyzji przepisów dotyczących wspólnot, gdzie fundusz remontowy nie jest zdefiniowany. No, w istocie fundusz remontowy nie jest zdefiniowany i Biuro Analiz Sejmowych wskazuje, że fundusz remontowy po prostu nie jest obligatoryjny dla wspólnot mieszkaniowych. On może istnieć, ale nie musi. Jest to decyzja suwerenna poszczególnych wspólnot. Definicja też nie jest potrzebna, bo określenie nieprawnicze, ale potoczne, fundusz remontowy jest stosowane w uchwałach wspólnot, czy no jest po prostu w obiegu prawnym, nie budzi wątpliwości. A więc tak, wspólnoty mogą na drodze uchwały powołać fundusz remontowy z osobnym kontem, określić jego cele, określić wysokość wpłat. I dlatego odliczanie od podatku wpłat na ogólne konto spółdzielni, czy raczej wspólnoty, nie jest rozwiązaniem dobrym. No po prostu dlatego, że otworzyłoby szerokie drzwi do nadużyć, do znacznego rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do stosowania ulg, bo przecież te pieniądze mogłyby być wydawane na bardzo różne cele, na przykład na wynagrodzenia zarządu wspólnoty. I w związku z tym no, ten postulat, zasadniczy postulat zgłoszony przez autora petycji jest po prostu chybiony i zarówno Biuro Analiz Sejmowych, jak i nasz doradca wskazują, że nie powinny być uwzględniony i w pełni się z tym zgadzam. Myślę natomiast tak na marginesie, że jest możliwe rozważenie nowelizacji ustawy o własności lokali, tak by zobligować wspólnoty dysponujące zabytkiem wpisanym do rejestru do tego, by powołały fundusz remontowy dedykowany, to takie modne słowo, temu utrzymaniu tegoż rejestrowego zabytku. To jest rzecz do dyskusji, ale ona oczywiście wykracza poza zakres niniejszej petycji, także rekomenduję jej nieuwzględnianie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pani. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Katarzyna D., jestem radcą w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. No, chciałam tylko oczywiście zgodzić się ze stanowiskiem pana przewodniczącego. Wnioskodawca zwrócił się także do nas z petycją o identycznej treści i również nie podzieliliśmy jego zdania co do potrzeby zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym zakresie. Zgadzamy się jakby w całej rozciągłości z opinią BAS-u wyrażoną do tej petycji.
Również widzimy tutaj niebezpieczeństwo znacznego rozszerzenia gdyby zakresu wydatków, które byłyby możliwe do odliczenia w ramach tej ulgi, a to by wykraczało po prostu poza cel tej ulgi. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Rekomendacja, by nie uwzględnić żądania zawartego w przedstawionej petycji. Czy wobec takiej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, a zatem stwierdzam, iż komisja podjęła decyzję zgodną z rekomendacją. W kolejnym punkcie pani przewodnicząca, proszę panią przewodniczącą Urszulę Augustyn o przedstawienie petycji w sprawie ustanowienia przez Sejm RP dnia 27 czerwca Dniem Edukacji Domowej. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Tę petycję wniosła jedna z fundacji, która zajmuje się edukatorami domowymi, w ogóle edukacją domową, i wnosi, aby dzień 27 czerwca został ogłoszony, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dniem Edukacji Domowej. W uzasadnieniu tej petycji mamy właściwie opis dwóch takich świąt obchodzonych przez środowisko związane z edukacją domową i informacje o tym, że ta edukacja domowa w ostatnich latach jest tematem często poruszanym i tematem istotnym. I na potwierdzenie tego są przytoczone liczby. W marcu 2020 roku uczniów, którzy uczyli się właśnie w takim systemie, czyli w domu, było 12 230. Natomiast we wrześniu 2021 roku to już jest prawie 20 tysięcy takich dzieci. Niemniej jednak muszę powiedzieć do tego zestawienia, że rok 2021 czy 2022 pokazuje, że jednak liczba dzieci, które uczą się czy korzystają z takiej edukacji domowej, znów maleje. Oczywiście te dwie daty nie są datami przypadkowymi. To jest akurat czas pandemii, więc rozumiem, że edukacja domowa w czasie pandemii na pewno miała większą ilość uczestników. Natomiast nie ma najmniejszych wątpliwości, że edukacja domowa jest ważna i jest jedną z form uzupełnienia edukacji ogólnej, taką, powiedziałabym, właśnie taką wyjątkową, taką, która jest potrzebna w szczególnych warunkach, przy spełnieniu szczególnych warunków. Jest tych form edukacji jeszcze kilka innych, między innymi edukacja indywidualna, która jest uwarunkowana na przykład stanem zdrowia dziecka. Natomiast z całą pewnością jest to absolutnie edukacja, która jest taką formą, którą ustawa dopuszcza do tego, żeby można było z niej skorzystać, jeżeli warunki do tego są uzasadnieniem. Dwie kwestie, które chciałabym powiedzieć, oprócz tego, że absolutnie uważam, że taka edukacja jest potrzebna i że taka forma edukacji być powinna, ponieważ zmieniają się warunki naszego życia także, na przykład dosyć spora i liczba rodzin wyjeżdża za granicę i tam także korzysta z czegoś w rodzaju edukacji domowej po to, żeby uczeń w momencie powrotu do kraju ojczystego mógł w każdym momencie wrócić do swojego zespołu klasowego, do rówieśników. To też jest bardzo ważne. Niemniej jednak chciałabym powiedzieć, że dwóch rzeczy w tej petycji mi brakuje. Po pierwsze, tego, z jakiego powodu zostałby ustanowiony taki właśnie dzień. To po pierwsze, mamy dwa święta edukacji. 14 października jest Dzień Edukacji Narodowej i ustanowiony w 2013 roku przez polski parlament Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka na 20 września. No ale ten Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka był ogłoszony właśnie po to, żeby promować edukację przedszkolną. Nie ma uzasadnienia, dlaczego ktoś chce, fundacja akurat chce, żeby ogłosić Dzień Edukacji Domowej, bo jeśli miałaby to być promocja edukacji domowej, no to pewnie rozbudzilibyśmy tutaj bardzo wiele różnego rodzaju dyskusji, bo jednak uważam, że to powinna być edukacja uzupełniająca, edukacja dodatkowa, edukacja, która dzieje się dodatkowo, czy jest możliwa dodatkowo poza systemem edukacji. Ona tego systemu edukacji nie zastąpi. Więc trudno jest mi tutaj podążyć za rozumowaniem autorów petycji, dlaczego chcą akurat takie święto, taki dzień ustanowić.
No a druga rzecz to jest jeszcze kwestia terminu, bo propozycja znajdująca się w petycji to jest 27 czerwca, więc jest to czas poza edukację, rokiem szkolnym, tak? Więc, no więc też jakby no nie rozumiem, dlaczego akurat 27 czerwca. Reasumując, doceniam absolutnie wagę edukacji domowej. Uważam, że jest naprawdę bardzo ważna jako forma uzupełniająca system edukacji, jest potrzebna w wielu przypadkach. Natomiast analizując bardzo dokładnie tę petycję, nie widzę powodu, dla którego i uzasadnienia tego, i z uzasadnienia petycji też nie wyczytałam, dlaczego mielibyśmy taki dzień edukacji domowej ustanowić. Liczę bardzo na Państwa dyskusję, natomiast w tym momencie uważam, że powinniśmy jednak odrzucić żądanie zawarte w treści tej petycji. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo mocno też tą argumentację przedstawioną przez panią przewodniczącą podkreśla nasz stały doradca, pan Krzysztof Pater, który stwierdza, że edukacja to nie tylko transfer wiedzy, ale także kształtowanie wielu zachowań społecznych, jak współpraca w grupie, szacunek dla różnorodności, gotowość pomocy słabszym. Dlatego też pan Krzysztof Pater rekomenduje nieuwzględnienie żądania zawartego w petycji. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan przewodniczący Jacek Świat. Jako członek Komisji Kultury, która zwykle zajmuje się tego typu uchwałami, też przychylam się do poglądu, że jest to pomysł na wyrost. Ta edukacja domowa nie jest ani zjawiskiem masowym, ani zjawiskiem, które miałoby jakieś szczególne zasługi dla społeczeństwa, ani zjawiskiem, które należałoby jakoś szczególnie promować, aczkolwiek oczywiście należy się cieszyć, że taka możliwość edukacji domowej istnieje i ona czasem bywa potrzebna, no ale z pewnością nie jest to zjawisko wymagające szczególnej promocji. No więc też przychylam się do tego, by nie uwzględniać wniosku. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Czy wobec rekomendacji, by nie uwzględnić żądania zawartego w przedstawionej petycji, są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja podjęła taką decyzję. Dziękuję. I w ostatnim punkcie proszę pana posła Grzegorza Wojciechowskiego o przedstawienie petycji w sprawie inicjatywy ustawodawczej w zakresie uchylenia artykułu 952 kodeksu cywilnego oraz uprawnień notariuszy do składania elektronicznych wniosków wieczystoksięgowych i przeszukiwania elektronicznej księgi wieczystej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wysoka Komisja, Szanowni Państwo, w istocie to są trzy petycje złożone łącznie. Pierwsza petycja, w pierwszej petycji składający domaga się uchylenia przepisu artykułu 952 kodeksu cywilnego zawierającego regulację dotyczącą testamentu ustnego. Wnioskodawca uważa, że istnieje pilna potrzeba uporządkowania tej kwestii z uwagi na możliwość podejmowania przez osoby trzecie działań, w tym przestępstw na szkodę rzeczywistych spadkobierców. Druga część tej petycji, de facto będąca oddzielną jakby petycją, to jest, dotyczy uregulowania procedury składania przez notariuszy elektronicznych wniosków wieczystoksięgowych o wpis własności spadkobierców w związku z procedurą sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia. W ocenie wnioskodawcy dokonywane przez notariuszy wpisów w księgach wieczystych wyłącznie w sytuacji, gdy nieruchomość jest bezpośrednim przedmiotem obrotu, czyli sprzedaży, darowizny czy podobnej czynności, powoduje, że w księgach wieczystych wpisy są bardzo często nieaktualne. I trzecia część tej petycji dotyczy uregulowania kwestii przeszukiwania przez notariuszy elektronicznych ksiąg wieczystych na żądanie osób mających w tym interes prawny.
Wnioskodawca uważa, że koniecznym jest wprowadzenie jasnych regulacji, która pozwoli notariuszom na przeszukiwanie elektronicznych ksiąg wieczystych w oparciu o inne dane niż numer księgi wieczystej. To jest przykładowo w oparciu o dane osobowe czy też numery działek. Regulacja ta powinna również wskazywać przypadki, w których notariusz będzie mógł skorzystać z takiej możliwości, na przykład na wniosek spadkobiercy czy uprawnionego do zachowku, który wykaże interes prawny i złoży notariuszowi stosowny wniosek w tym zakresie. Petycja mieści się w kompetencji Sejmu, więc te zmiany, które postulowane są, mieszczą się w kompetencji Sejmu, więc została złożona prawidłowo, spełnia też wymogi formalne, w związku z tym może być przez komisję rozpatrywana. Do tej petycji dołączona jest opinia Biura Analiz Sejmowych. Ekspert dość precyzyjnie wskazuje tutaj wszelkie rozwiązania, które mogą tu wystąpić, jednak wydaje się, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, że aby omówić dokładnie, troszkę należy wyjść poza treść tej petycji. Otóż pierwsze żądanie, pierwsza część tej petycji dotyczy uchylenia testamentu ustnego. Wydaje się, że jest to troszkę ponad miarę, troszkę takie przysłowiowe wylewanie dziecka z kąpielą. Same przepisy dotyczące testamentu ustnego są przepisami bardzo starymi i być może one nie odpowiadają obecnym możliwościom i wymogom. Otóż kwestia jednego roku od woli tutaj testatora jest okresem bardzo długim, aby świadkowie mogli szczegółowo pamiętać, co przekazał, wolę po prostu testatora. To jest troszkę inaczej, gdy ktoś z własnej rodziny zna się, to trochę jest inaczej, co powiedział. Natomiast jeżeli jest to świadek, obca osoba i mówi, że temu to, a tamtemu tamto, to po okresie jednego roku może być tutaj spore przekłamanie, nawet jeśli tych świadków jest minimum trzech. Druga kwestia, którą by tutaj należało podnieść, to ten okres roku, to może być sytuacja, w której w normalnym trybie został złożony do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a nawet równocześnie o dział spadku i ta sprawa mogłaby się zakończyć i ktoś sobie przypomina, że aha, tam jeszcze był testament, a tu było na podstawie ustawy. To wydaje się, że ten okres roku jest okresem zbyt długim, a moim zdaniem taka notatka czy też spisanie tego testamentu, jak to nazwać, powinna zostać, jeżeli nie było możliwości spisania w trakcie, kiedy testator składał swoje oświadczenie, nie było możliwości spisania, to powinna zostać spisana niezwłocznie.
I druga, jeszcze jedna tutaj kwestia, to jest kwestia różnic w możliwościach no zapisania tej woli. Kiedy te przepisy powstawały, nie było możliwości nagrania, nie było możliwości jakichś innych działań, które mogłyby zapisać tę treść. W tej chwili myślę, że warto by było zapytać przy okazji ministerstwo właśnie przede wszystkim w tych dwóch kwestiach. Czy ten okres jednego roku to nie jest okres zbyt długi, a warto tu zwrócić uwagę, że sam testator ma okres, ma pół roku na to, żeby ewentualnie ten testament odwołać. No, świadkowie mają tutaj dłuższy okres czasu i być może tutaj tkwi problem, bo myślę, że większość biur poselskich to się ktoś zgłosił z takim problemem, że zakończona już została sprawa o stwierdzenie nabycia spadku i pojawił się ustny testament. Druga kwestia to jest kwestia dotycząca tak naprawdę wpisu w księdze wieczystej w przypadku stwierdzenia nabycia spadku, że właścicielem jest, właściciele już są w ułamkowych częściach nowi właściciele w miejsce osoby zmarłej, która po której było to postępowanie spadkowe. I tutaj mam pewien problem, panie przewodniczący, Wysoka Komisja. Otóż tak naprawdę wniosek z treści artykułu 63 Konstytucji wynika, że może złożyć każdy w imieniu innej osoby. Czy teraz mam tutaj pewną wątpliwość, czy może to zrobić notariusz, ponieważ dotyczy to obywateli, czy w tym momencie notariusz działa jak obywatel również, czy też jest z tego obywatelstwa, powiem nieładnie, w tym momencie wyłączony. I tej kwestii też, no nie ma tej kwestii poruszonej w opinii Biura Analiz Sejmowych. Czy na wniosek, czy na prośbę osoby, która na rzecz której wykonuje czynności notariusz, może powiedzieć tak, ale jeszcze proszę wpisać i wtedy notariusz mógłby wystąpić z takim wnioskiem w imieniu oczywiście tej osoby i tu by należało chyba również zapytać o tą kwestię, bo będę wnioskował o dezyderat w tej sprawie i również ta kwestia. I trzecia część, która dotyczy przeszukiwania ksiąg. Też mam tutaj, bo bardzo często przeszukiwanie księgi ma wykazać, czy też udowodnić interes prawny. W związku z tym
tutaj wykazywanie interesu prawnego może być w tym momencie problematyczne. A więc jest problem w tych przepisach, niewątpliwie jest problem, tylko czy sposób, który został wskazany w petycji, jest dobry do rozwiązania tego problemu, czy nie powstaną następne problemy, że najpierw trzeba przeszukać księgę wieczystą, a później dopiero wniosek. Więc reasumując, panie przewodniczący, wysoka komisjo, chciałbym, aby został złożony dezyderat i oprócz tych kwestii, które są podniesione również w opinii Biura Analiz Sejmowych, również znalazły się te kwestie, o których mówiłem, jakby wybiegające nieco poza samą treść petycji, z uwagi na to, że moim zdaniem do rozstrzygnięcia, czy jakie będą dalsze działania, podjęcia dalszych działań z naszej strony, wyjaśnienie tych kwestii jest konieczne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję. Jest pan dyrektor Andrzej Wertun z Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak rozumiem, pan dyrektor cierpliwie czeka właśnie w sprawie tej petycji. Bardzo proszę pana. Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Andrzej Wertun, zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli pan przewodniczący, pan poseł sprawozdawca, państwo pozwolicie, pan poseł sprawozdawca słusznie zauważył, że ta petycja ujęta w jednym dokumencie jest tak naprawdę, składa się z trzech różnych postulatów. Ja bym zajął stanowisko odnośnie pierwszego tylko postulatu, czyli skreślenia artykułu 952 i skreślenia testamentu ustnego zgodnie z właściwością mojego departamentu i moją wiedzą. I odnosząc się do tego problemu, pan poseł sprawozdawca, ja się z nim całkowicie zgadzam co do tego, że ta petycja jest zbyt daleko idąca, że wykreślenie w całości testamentu ustnego jako formy testowania jest po prostu zbyt daleko idącą ingerencją w system prawny. Rzeczywiście mogą zaistnieć takie sytuacje, które wymagają sporządzenia testamentu w tej formie. Rzeczą jakby ustawodawcy jest prawidłowo dookreślić przesłanki sporządzenia tego testamentu. I w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości, współkierowanego przeze mnie departamentu, rzeczywiście te przesłanki, zarówno dotyczące okoliczności sporządzenia testamentu, jak i sposobu stwierdzania treści testamentu, idą za daleko. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości został przygotowany projekt zmian kodeksu cywilnego obejmujący m.in. artykuł 952. Zgodnie z założeniami do projektu testament ustny będzie można sporządzić wtedy, gdy wskutek szczególnych i nagłych okoliczności uzasadniających obawy rychłej śmierci spadkodawcy zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Zmiana ta będzie dążyła do tego, żeby zamiast dwóch przesłanek, dwóch sytuacji, w których możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego, to jest obawy rychłej śmierci albo istnienia takich okoliczności, które uniemożliwiają lub w sposób istotny utrudniają sporządzenie testamentu w formie zwykłej, skomasować je do jednej, tak żeby te okoliczności wpływały na obawę rychłej śmierci, uzasadniały obawę rychłej śmierci, tak żeby w istocie tylko ta obawa rychłej śmierci mogła być przesłanką sporządzenia testamentu ustnego. Drugą kwestią jest to, o czym mówił pan poseł sprawozdawca. Termin, paragraf drugi, obecnego artykułu 952 brzmi: treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków lub osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia. Będziemy proponować, żeby treść testamentu była stwierdzona niezwłocznie, nie później niż
w ciągu miesiąca od jego sporządzenia, tak żeby rzeczywiście zachować jakby świeżość rozrządzenia, tak jest. Ponadto w paragrafie trzecim, w przypadku treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Dążymy do tego, żeby ten termin skrócić do 3 miesięcy, przy czym przepis będzie również zawierał normę, zgodnie z którą do zachowania powyższego terminu wystarczyło będzie złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o przesłuchanie świadków. Chodzi o to, żeby procedury sądowe nie doprowadziły, czy też ich długość nie doprowadziły do tego, żeby ten termin upłynął. To jest stosowane w sądach, znaczy w ten sposób przepis jest wykładany. Również w istocie wniosek o przesłuchanie świadków musi być złożony w terminie ustawowym, ale chcemy to jednoznacznie przesądzić, żeby nie było możliwości wykładni odmiennej. I to są generalnie zasadnicze założenia do projektu zmiany artykułu 952 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, ponieważ petycja opiewa na żądanie skreślenia tego przepisu, ja bym wnosił jednak o jej nieprzyjmowanie w tej oczywiście części, czyli w zakresie punktu pierwszego. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia moje wyjaśnienia zostaną uznane za wystarczające w tym zakresie. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Czy ktoś z państwa, pan poseł Wojciechowski, proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozostała jeszcze jedna kwestia. Kwestia tego, nazwijmy to, nagrania ewentualnie tej woli spadkodawcy. I w tym zakresie tutaj ja będę jednak tutaj za tym, żeby również dezyderat dotyczył tej pierwszej części. Tu jeszcze jedna rzecz trochę mnie zaniepokoiła, znaczy nie zaniepokoiła, ale jest pewna rozbieżność. Powinno to zostać zrobione niezwłocznie, a raczej niezwłocznie to się przyjmuje, że to jest tam 5 czy 7 dni generalnie. Natomiast miesiąc to już jest taki trochę raczej zwykły termin, nie dotyczący niezwłoczności w tym zakresie, więc mimo wszystko będę prosił o tutaj dodatkowe wyjaśnienia. Przede wszystkim, bo część tutaj właśnie została wyjaśniona, ale również dotyczące tych, no bo teraz są możliwości nagrywania czy w jakiś taki inny sposób rozstrzygnięcia. I ten protokół, jeżeli ktoś usłyszał, no to powinien niezwłocznie to spisać, ten protokół, i niezwłocznie gdzieś go udostępnić, bo teraz nie wiadomo, co on ma z nim zrobić, też z tym protokołem świadek. No, spisał i co, schował do kieszeni. Nie bardzo wiadomo dokładnie, w jaki sposób on ma to, czy ma czekać, aż ktoś się dowie, że on ma i wezwie go przed sąd. No, to jest tutaj jest pewien jeszcze w dalszym ciągu jest problem. Dziękuję. Kwestie wymagające wyjaśnienia i myślę, że pan dyrektor, który wielokrotnie przedstawiał odpowiedzi, zadba, żeby ta odpowiedź przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości była kompleksowa. A tak zupełnie przy okazji, bo panie dyrektorze, tu wiele razy wcześniej pojawiała się kwestia inna z zakresu testamentów, mianowicie czas postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Problem pojawia się wówczas, gdy kolejne osoby odrzucają spadek, tak? I prowadzi to do sytuacji, że bardzo długo, i chyba to dzisiaj nie jest dookreślone, trwa to postępowanie. W tym czasie majątek niszczeje, ten, który pozostał, bo kolejni, mając świadomość długów, jakie zostały pozostawione przez spadkodawcę, przez zmarłego, odrzucają ten spadek, ale szuka się kolejnych osób, które mogłyby dziedziczyć, czy one też odrzucają spadek.
Więc majątek niszczeje, wierzyciel nie jest zaspokojony, a postępowanie trwa i w sądzie ciągle to wisi. Czy również tutaj państwo przewidujecie określenie jakiegoś terminu maksymalnego, po którym powinno być na przykład przekazanie aktywów na rzecz gminy, czy przejęcie przez gminę po to, żeby gmina do wysokości wartości tych aktywów rozliczyła się z ewentualnymi wierzycielami? Czy tu jest w ogóle nad tym jakiegoś rodzaju analizy prowadzone? Panie przewodniczący, tak, jest. Częściowo staramy się zaradzić temu problemowi. Jest w toku prac legislacyjnych projekt zmian kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego. Tam numer wpisów w wykazie prac legislacyjnych rządu to UD-222. Ten projekt zakłada, to jest bardzo kompleksowy jakby problem, to o czym pan przewodniczący mówi, bo on wiąże się też w dużej mierze z kręgiem osób uprawnionych do dziedziczenia. Im bardziej w 2008 roku ten kręg został poszerzony o zstępnych dziadków, więc rozszerzyliśmy na kolejną parentelę. No i sąd, który bada następstwo po spadkodawcy, musi dojść do tych zstępnych dziadków, co niekiedy jest bardzo trudne, zwłaszcza w stosunku do osób, które zmarły w wieku zaawansowanym. Także ci dziadkowie jeszcze zmarli gdzieś niemal w XIX wieku i ta rodzina często emigrowała, często nie ma z nią żadnego kontaktu. No ale to pytanie, czy dla celów tylko wyłącznie jakby skrócenia postępowań spadkowych mamy z kolei zawężać krąg osób uprawnionych do dziedziczenia. To jakby te dwie racje. Naszym zdaniem jest to uzasadnione, częściowo przynajmniej, stąd przygotowane pewne rozwiązania, które ten krąg osób uprawnionych do dziedziczenia będą zawężać. Jest też, będzie proponowana jest regulacja zawężająca zakres, znaczy obowiązek sądu badania, kto jest z urzędu, kto jest spadkobiercą, czyli poszukiwania tych osób do pewnego stopnia, do zstępnych rodzeństwa, tak żeby już jakby po tym stopniu nie trzeba było, można było dokonać ogłoszenia i po upływie terminu oznaczonego w ogłoszeniu po prostu stwierdzić nabycie spadku już na rzecz de facto gminy, no bo zakładając, że się nikt nie zgłosi, tak to w istocie będzie, więc takie rozwiązania są planowane. No, generalnie poszkodowany jest wierzyciel, bo ten majątek, który został, też z upływem czasu niszczeje. Niszczeją, nie wiem, samochód, który w momencie otwarcia spadku miał jeszcze jakąś wartość. Po 3, 5, 10 latach jest już tylko ruiną, z którą są tylko kłopoty, trzeba dodatkowych kosztów, żeby to usunąć. Podobnie, jeżeli jakiś budynek został, to też on nie zaopiekowany niszczeje, jego wartość spada i ten wierzyciel stoi bezradny, a syndyk mówi, no czekam na zamknięcie postępowania sądowego, więc żeby jednak w jakimś przynajmniej minimalnym zakresie móc zaspokoić wierzyciela i jednocześnie no, uwolnić sąd od postępowania, które najpewniej nie przyniesie żadnego efektu, skoro wiadomo, że tam zostały długi i wszyscy kolejni się uchylają. Czy ono przyniesie jakiś efekt, bo w końcu spadek zostanie, znaczy stwierdzenie nabycia spadku nastąpi. Natomiast po jakim czasie rzeczywiście, to jest pytanie, oczywiście, panie przewodniczący, no trudno nie przyznać panu racji. Poddajemy pod rozwagę panu dyrektorowi, wiedząc, że pan uczestniczy w tych pracach i ma pan tu ogromne rozeznanie, ale wydaje się, że jest to też problem, który należy rozważyć i jakoś skorygować obecne przepisy, skoro słyszę, że postępowanie trwa 10 lat i perspektywa jego zakończenia jest zupełnie nieprzewidywalna. Staramy się temu zaradzić, ale jak mówię, no, często jest tak, że to jest konflikt jednak dwóch wartości praw wierzyciela, no ale też osób jakby ale wprowadzamy wyznaczenia pewną racjonalność, tak? Bo tak, to nie prawda. Tyle, jeżeli kolejni odrzucają, to znaczy, że małe jest prawdopodobieństwo, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał przyjąć spadek, wiedząc, że ci poprzednicy odrzucili, bo wiedzą, że generalnie z tym spadkiem wiążą się długi, a nie jakieś aktywa. Szanowni państwo, dziękuję za tę dyskusję. Pan, tak, chciałby coś dodać? Proszę bardzo, oczywiście.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nazywam się Tomasz Kot, jestem wiceprezesem Krajowej Rady Notarialnej i jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to chciałem się odnieść może nie do tego zagadnienia z punktu pierwszego, chociaż, że się tak wyrażę, prawniczo, to on tu chyba najbardziej jest istotny. A pozwolę sobie tylko tutaj powołać na profesora Borysiaka, którego praca funkcjonowanie w praktyce testamentu w formie ustnej została przygotowana w ramach Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w 2014 roku i w zasadzie chyba w tej chwili jest to najbardziej fundamentalne dzieło, jeśli chodzi o to zagadnienie. Ale ja chciałem się tak naprawdę odnieść do kwestii, które zostały poruszone w tych petycjach związanych z funkcjonowaniem notariatu. Przede wszystkim tak, chciałbym sprostować tutaj taką pojawiającą się informację na temat wytycznych samorządu notarialnego. To chodzi o petycję numer 2, w której autor petycji stwierdza, że zgodnie z wytycznymi samorządu notarialnego notariusz nie może składać elektronicznego wniosku wieczystoksięgowego z żądaniem ujawnienia w księgach wieczystych spadkobierców. Znaczy nie ma takiego źródła sprawa wytyczne samorządu notarialnego. Samorząd notarialny, organy samorządu notarialnego nie mają żadnego uprawnienia do tego, żeby wydawać wytyczne tego typu. To jest pierwsza kwestia. Ta petycja, a właściwie ten problem ma swoją historię, to znaczy od 2008 roku notariusze mogą sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia, czyli mamy równoległą kompetencję sądową w przedmiocie stwierdzenia praw do spadku. Nie chcę tego rozwijać. Może poza tym, że już w tej chwili 60% spraw spadkowych załatwianych jest przez notariuszy, a 40% w sądach. To jest, zaczynaliśmy od zera, natomiast jednocześnie notariusze od dawna, w zasadzie od zawsze, czy w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi byli zobowiązani dokonywania wniosków, składania wniosków wieczystoksięgowych w zakresie dokonywanych czynności, a od pewnego czasu robimy to przy pomocy systemu teleinformatycznego, czyli w pewnym sensie, w jakimś sensie ten wniosek jest składany online. Nie do końca, ale co do zasady. I wypracowała się pewna praktyka, iż spadkobiercy, którzy zostali ustaleni przez notariusza jako spadkobiercy określonej osoby, składali za pośrednictwem notariusza przez oświadczenie składane do protokołu notarialnego żądanie ujawnienia ich jako właścicieli w określonych księgach wieczystych, czyli tych księgach, gdzie tą własność odziedziczyli. I tutaj ta praktyka funkcjonowała jakiś czas, czyli składania wniosków przy pomocy tych odrębnych protokołów notarialnych. Niestety została zakwestionowana dwojako. Pierwszej została zakwestionowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości złożył skargę na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej dotyczącą zasad prowadzenia kancelarii notarialnej, gdzie wspomniano właśnie o tej instytucji protokołu notarialnego obejmującego wniosek o wpis własności. I ta skarga została uznana przez Sąd Najwyższy. Znaczy Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że przekroczono tutaj zakres upoważnienia udzielonego Krajowej Radzie Notarialnej, jeśli chodzi o funkcjonowanie kancelarii notarialnej oraz w innej sprawie to stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach wynikających z postępowań wieczystoksięgowych było podzielane przez różne składy, czyli tam, gdzie notariusz wniosek złożony był przez ten protokół notarialny, sądy odmawiały wpisu, twierdząc, że został złożony w niewłaściwej formie, bo nie został złożony na formularzu, tylko przy pomocy tego protokołu notarialnego. I... Panie prezesie, ale co do istoty, bo wkraczamy... Znaczy, chciałbym po prostu powiedzieć, przepraszam, co do istoty chciałem tylko podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na to, tak jak to było tutaj sugerowane, że te wnioski są składane lub nie przez notariuszy. To tutaj akurat to stanowisko Sądu Najwyższego de facto przesądziło o tym, że my tego nie robimy. Ale panie prezesie, możecie jak każdy taki samorząd prawniczy wystąpić z petycją i wskazać swoje argumenty precyzyjnie. Nie jesteście bez rady. Nie, tylko chodziło o wyjaśnienie. Tylko kwestia aktywności. Ja rozumiem, okej, ale nie, bo pan powiedział, że to jesteście tu bezradni. No nie jesteście. A nie chodziło mi o wykazywanie bezradności reprezentowanego przez siebie samorządu.
To jest jedna rzecz. I trzecia kwestia, gdzie też w trzeciej petycji jesteśmy, w tym cudzysłowie trzecim żądaniu, jesteśmy negatywnie ustosunkowani do tego. Notariusze, wszyscy wiemy, że księgi funkcjonują w systemie teleinformatycznym. Można przeszukiwać te dane. Mamy uprawnienie ustawowe do przeszukiwania tych danych. My możemy to robić, ale nie w takim zakresie. To nie jest usługowe przeszukiwanie danych, tylko ono się wiąże z określoną czynnością. I nie wyobrażam sobie, tu jest mnóstwo zagadnień typu nie dla celów informacyjnych i tak dalej, więc tak. Tutaj co do tego myślę, że to jest, zresztą jest wiele instytucji, które mają to uprawnienie. Prokuratura, komornik, no jest naprawdę cały krąg podmiotów, którym to uprawnienie zostało udzielone. Akurat wnioskodawcy związało się to, nie wiem, z notariuszem. Panie prezesie, jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A zatem jest rekomendacja, by w sprawie tych postulatów, tak jak to rekomendował pan poseł Grzegorz Wojciechowski, wystąpić z dezyderatem do ministra sprawiedliwości. Tak, tak, panie przewodniczący. No tutaj też pan notariusz to potwierdził, zarówno w tym punkcie drugim, jak i punkcie trzecim, bo ten trzeci punkt jest właśnie... No, nie jesteśmy bardzo, bardzo często to właśnie dotyczy poszukiwania tego interesu prawnego, przeszukiwanie księgi wieczystej, a nie z interesem prawnym. Więc byłyby tu moim zdaniem duże problemy, ale posłuchajmy, co ma tutaj szczegółowo do powiedzenia Ministerstwo Sprawiedliwości. Na brzmienie tego dezyderatu. Czy wobec tej rekomendacji są uwagi? Nie słyszę, zatem stwierdzam, iż komisja podjęła decyzję zgodną z rekomendacją. Na koniec tylko przypomnę, informuję, że punkt 9 został rozpatrzony jako punkt 1 na prośbę pana dyrektora z Ministerstwa Polityki Społecznej, który potwierdzał zasadność postulatu zawartego w tamtej petycji i też potwierdził, że postulat ten jest rozpatrywany w ramach nowelizacji ustawy z inicjatywy rządowej. Na tym wyczerpaliśmy porządek tego posiedzenia. Po kilkuminutowej przerwie technicznej rozpoczniemy kolejne posiedzenie, na które już zapraszam, a wszystkim uczestniczącym w tym dziękuję i życzę dobrego popołudnia.